Trzydniowe zawody w hali Mosiru były okazją do sprawdzenia formy, a dla kibiców przed smakiem mocy, jakie czekają ich w czasie sezonu ligowego. W Radomiu zagrał wicemistrz Polski ŁKS Łódź, wicemistrz Francji RC Cannes, Legionowie Legionowo i Leclerc Radomka Radom. Podopieczne Jacka Skroka rozpoczęły zawody od porażki 0-3 z Legionowią. Widać potrzebę jednak grania i kontaktu z tą zespołami z tej ligi. Spotkanie z ekipą z Francji też zapowiadało się na słabszy mecz, jednak Radomianki przegrały pierwszą partię do 16, ale potem było już dużo lepiej. Gospodynie wygrały kolejne sety do 23, 22 i 20 i całe spotkanie 3-1. No, tym meczem z Cannes żeśmy się tak naprawdę odbudowali i to nam chyba taką dało wiarę i spokój, że można grać. Natomiast w trzecim dniu turnieju Leclerc Radomka nie dały rady łodziankom. Gospodynie imprezy przegrały z ŁKS-em 1-3. No, graliśmy przeciwko naprawdę chyba mającym przynajmniej szóstkę zawodniczej takich mocnych zespołowi, który gdzieś tam w swoich planach ma walkę o medale, więc tutaj nasza gra przeciwko nich była dla nas takim dosyć dużym wyzwaniem i sprawdzianem tego, co potrafimy. Łódzka ekipa wygrała cały turniej, odnosząc 3 zwycięstwa. Drugie miejsce zajął zespół RC Cannes.